Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Marka, 1 rozdział, 6 werset? Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańczę i miód leśny. Ewangelia według Marka, 1 rozdział, werset 6. Bądź jak szarańcza. Dieta Jana Chrzciciela składająca się z szarańczy i dzikiego miodu może nie być tą, którą byśmy samodzielnie wybrali, ale podtrzymywała go w służbie. Szarańcza jest szczególnie interesująca, ponieważ w przeciwieństwie do większości latających owadów została sklasyfikowana jako czyste zwierzęta. Według starotestamentowych przepisów dietetycznych wszystkie latające owady, które mają złączone nogi do skakania, takie jak szarańcza, świerszcze i koniki polne, były czyste i mogły być spożywane. Tak uczy nas Słowo Boże w 3 Mojżeszowej, 11 rozdział, 21 do 22 wersetu. Inne latające owady pełzają po ziemi, gdy nie unoszą się w powietrzu i dlatego były uważane za nieczyste. Tak poucza nas 3 Mojżeszowa 11:20. Nawet jeśli niektóre, jak motyle, mogą być piękne i atrakcyjne, to były nieczyste. Czego możemy się nauczyć od szarańczy? Po pierwsze, ich natura jako skaczących owadów pokazuje, że nie są one tak naprawdę stworzeniami ziemskimi. Niektóre owady latają przez jakiś czas, ale potem chodzą po ziemi. Podobnie ludzie tego świata mogą mieć wzniosłe ideały, a jednak mieszkają na ziemi, jak mówi Księga Objawienia, 17 rozdział, 8 werset. I odrzucają Boga nieba. W przeciwieństwie do nich szarańcza spędza tyle czasu, ile może w powietrzu. Jako wierzących nasz związek z tą ziemią powinien być również bardzo niewielki. Musimy żyć w świecie, ale nasz duchowy instynkt powinien być niebiański. Po drugie, nienasycony apetyt szarańczy jest kolejną dobrze znaną cechą. Bóg często używał rojów szarańczy i wynikającego z nich zniszczenia jako narzędzia sądu. Każdy wierzący powinien mieć taki sam nieograniczony apetyt na Słowo Boże. Gdziekolwiek znajdziemy zieloną gałązkę prawdy, pożerajmy ją. Po trzecie, Pismo Święte pochwala szarańczę, ponieważ nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Tak mówi nam Słowo Boże w Przypowieściach Salomona, 30 rozdział, 27 werset. Nasz Pan również jest niewidzialny dla świata. Czy potrafimy zachować zgodność tak samo jak szarańcza? Przez Ducha Bożego każdy z nas ma swoją rolę do odegrania i dar do wykonania, abyśmy robili to z energią i wiernością. Stephen Campbell.